Witajcie kochani w moim programie Pod Lupą, w którym co dwa tygodnie będę przybliżać Wam inspirujące dla mnie osoby, ciekawe marki, a także interesujące i wartościowe przedmioty. Oczywiście zachęcam Was bardzo gorąco do komentowania, szerowania swoich opinii, a także subskrypcji mojego kanału. Nieraz zachwycamy się kreacjami prezentowanymi na czerwonym dywanie. Rzadko jednak przychodzi nam na myśl postać stylisty, osoby, która tak naprawdę stoi za efektem końcowym tego modowego widowiska. To właśnie oni, często nazywani szarymi eminencjami, kreują wizerunek największych nazwisk w showbiznesie, a wśród nich wybitna w swojej dziedzinie Kate Young, wielokrotnie nagradzana i umieszczana na szczycie rankingów najlepszych stylistów. Zaczynała jako stażystka w agencji Lynn Franks PR w Londynie, jednak pozostała w niej tylko przez okres 6 miesięcy, bowiem czekał na nią rozwój w amerykańskim Vogue. Jak do tego doszło? Stało się to dzięki dyrektor kreatywnej w magazynie Glamour. Była ona mamą dwóch kolegów stylistki, z którymi przyjaźniła się od dziecka. Kate zaprosiła ją spontanicznie na lunch, który zakończył się rozmową w Condé Nast, globalnej firmie medialnej, odpowiedzialnej m.in. za Vogue, The New Yorker, Glamour czy Vanity Fair. Dostała wymarzoną pracę w amerykańskiej edycji Bibli Mody. Najpierw na chwilę jako asystentka Paula Wilmota, dyrektora do spraw PR, by później stać się prawą ręką samej redaktor naczelnej, Anny Wintour. Pod jej czujnym okiem i wymagającym stylem pracy wspinała się po szczeblach kariery, pracując jako redaktor mody i stylista coraz większych sław. Determinacja, wytrwałość oraz złota zasada, którą kiedyś usłyszała i od tamtej pory ściśle podąża, brzmi, że słowo nie, nie jest odpowiedzią. W branży kreatywnej nie ma rzeczy niemożliwych i zawsze istnieje jakaś alternatywa. Jej osobista estetyka i unikalne podejście do ludzi, stawiające ich potrzeby na pierwszym miejscu, są doceniane przez gwiazdy Hollywood. Aktualnie jest odpowiedzialna m.in. za wizerunek Selena Gomez, Margot Robbie, Dakota Johnson, Sienna Miller, Natalie Portman. W swojej już długoletniej karierze udało jej się także stworzyć kilka kolekcji. Wegańskie buty wraz z Natalie Portman, bielizna dla marki Triumph, dostępna na rynku japońskim, oraz fantastyczna kolekcja okularów przeciwsłonecznych, która współpracowała też przy sesjach dla Interview, ID, Harper's Bazaar, Numero, InStyle czy Glamour. W jej portfolio znaleźć można również kampanie dla takich marek jak Dior, Louis Vuitton czy Pantene. Niech idealnym podsumowaniem Kate i jej pracy będą jej słowa pochodzące z wywiadu dla portalu The Cut. Na pytanie, dlaczego kochasz to, co robisz każdego dnia, powiedziała: to taka nudna odpowiedź, ale naprawdę kocham ubrania i biżuterię. Kocham buty i pracuję nad najbardziej spektakularnymi rzeczami. To dla mnie naprawdę ekscytujące. Droga na sam szczyt nie była łatwa, ale warto było nią podążać. Kate znalazła się w miejscu, o którym marzyła jako mała dziewczynka. A my widzimy się za dwa tygodnie. Do zobaczenia!